Uwaga! Materiał nagraliśmy przed ogłoszeniem pandemii. Nie jest w tej chwili najbardziej aktualny, ale nasza opinia o pomyśle emerytury bez podatku raczej pozostanie taka sama. Dziękujemy za wyrozumiałość. Zostańcie w domu. W dzisiejszym Klubu Tygodniku zastanowimy się nad tym, czy wybory prezydenckie, a być może jakiekolwiek wybory już kiedykolwiek w Polsce, da się wygrać jeszcze inaczej, niż składając niezwykle kosztowne obietnice skierowane wprost do emerytów. Państwo nie może także zapomnieć o tych, którzy ciężką pracą zasłużyli na godne emerytury. Jako prezydent zrobię wszystko, by emerytury wreszcie dla seniorów były bez podatku. Na swojej konwencji wyborczej Małgorzata Kidawa-Błońska powiedziała, że do swojego prezydenckiego programu włącza postulat emerytury bez podatku. To nie jest nowy pomysł, on od kilku lat jest już podnoszony przez Polskie Stronnictwo Ludowe. Był oczywiście, jest też elementem kampanii wyborczej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Mamy wreszcie obywatelski projekt ustawy złożony w poprzedniej kadencji Sejmu, oczywiście pod auspicjami PSL-u, ale no dotychczas można było zakładać, że nie stanie się on jednym z głównych tematów kampanii wyborczej, no bo kandydat PSL-u raczej nie znajdzie się w drugiej turze wyborów. Tymczasem, kiedy postulat ten przejmuje jeden z dwojga głównych kandydatów, czyli kandydatka Platformy Obywatelskiej, wiele wskazuje na to, że ten postulat rzeczywiście będzie już z nami w tej kampanii wyborczej do samego końca i w kolejnych tygodniach będziemy dyskutowali o nim coraz więcej i coraz częściej. Ba! Powiedziałbym nawet, że nie można w 100% wykluczyć tego, że stanie się on również postulatem głównego kontrkandydata Kidawy-Błońskiej, czyli Andrzeja Dudy. Skąd taki dziwny pomysł? Cóż, pamiętacie 13. emeryturę? To był pomysł, przeciwko któremu w Klubie Jagiellońskim dość wyraziście protestowaliśmy. Natomiast to nie był wbrew pozorom pomysł, który został wymyślony przez Jarosława Kaczyńskiego, kiedy zaczął formułować swoją słynną piątkę. Wiele miesięcy wcześniej pomysł 13. emerytury sformułowała Platforma Obywatelska i Grzegorz Schetyna traktował go jako swój kluczowy postulat. To oni jako pierwsi mówili o 13. emeryturze. Problem w tym, że nie byli w stanie tego zrealizować. Tymczasem PiS nie tylko przejął kluczowy postulat Grzegorza Schetyny, ale zrealizował go przed wyborami, dzięki czemu zwyciężył z bardzo dużą przewagą nad Platformą w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Nie wykluczałbym więc tego, że o emeryturze bez podatku będziemy w tej kampanii dyskutowali jeszcze wielokrotnie, dlatego na tym etapie warto przyjrzeć się temu, czy to aby na pewno dobry dla Polski pomysł. Zanim jednak przejdziemy do szczegółowego przeanalizowania tego pomysłu, zastanówmy się, dlaczego w ogóle hasło emerytury bez podatku wydało się politykom opozycji aż tak atrakcyjnym. Wydaje mi się, że są trzy takie podstawowe powody. Pierwszy, zarówno Platforma, jak i PSL cały czas mają traumę podwyższenia wieku emerytalnego. To była ta decyzja rządu Donalda Tuska, która wydaje się do dzisiaj tkwi w głowach Polaków jako taki symbol tego, że to nie były dobre dla obywateli rządy. To taki symbol zmiany, która nie była skonsultowana z obywatelami, do której nie przekonano obywateli. To był symbol tego, że Donald Tusk i jego współpracownicy nie słuchali Polaków. To było odrzucone referendum z inicjatywy Solidarności w sprawie potencjalnego odwrócenia tej reformy. Do dzisiaj politycy opozycji muszą odpowiadać na pytania na temat tak zwanej ustawy 67 i wydaje się, że w oczach polityków opozycji, ale myślę, że jest w tym wiele prawdy, to właśnie była ta zmiana, która sprawiła, że nastroje w Polsce się zmieniły i bardzo wielu dotychczasowych wyborców, którzy niespecjalnie z sympatią patrzyli na Jarosława Kaczyńskiego i na PiS, uznali, że są gotowi zaufać tej partii, jeżeli rzeczywiście zobowiąże się ona do tego, że te reformy odwróci. Tak też się stało. PiS bardzo wiele mówił o tym, że te obietnice, te reformy odwróci. Zrobił to zaraz po wyborach. Polacy są PiS-owi za to wdzięczni, a Platformie i PSL-owi do dziś wypominają, że realizowali ten szkodliwy w oczach wielu Polaków pomysł podwyższenia wieku emerytalnego. Drugi powód to fakt, że opozycja cały czas szuka swojego złotego grala, szuka swojej magicznej obietnicy, szuka swojego 500+. Widać to doskonale w twitterowej reakcji na obietnicę Kidawy-Błońskiej w wykonaniu Bartłomieja Sienkiewicza, który powiedział: mamy wreszcie ten postulat, teraz jedziemy w Polskę, wychodzimy na ulicę, powtarzamy to na okrągło. Kiedy szefowa fundacji Leszka Balcerowicza zwróciła mu uwagę, że to nie jest do końca dobry pomysł, odpowiedział właściwie wprost:
to może być nasze 500+. W to wierzy opozycja, liczy na to, że właśnie hasłem emerytury bez podatku przełamie ten dotychczasowy impas, że to wreszcie jest ta obietnica, która zadziała na wyobraźni wyborców, która ich zmotywuje, która sprawi, że będą sobie w stanie wyobrazić tę zmianę, która z głosu wyborczego będzie wynikała. Bo rzeczywiście emerytura bez podatku to kilkaset złotych różnicy prawie dla każdego emeryta. Coś, co można sobie wyobrazić i coś, co może skłonić konkretną osobę do podjęcia wyborczej decyzji. Wreszcie trzeci i najważniejszy powód, dla którego opozycja widzi w tym przyszłość, to fakt tego, jak zmienia się polski wyborca. Z wyborów na wybory, z roku na rok, emeryci są coraz ważniejszą grupą głosujących. W 2016 roku co czwarty z głosujących był emerytem. W roku 2050 według takiej zachowawczej wersji prognoz Głównego Urzędu Statystycznego już ponad 42% głosujących to będą emeryci, a w praktyce będzie to taka największa, jednolita grupa o wspólnych interesach decydująca o tym, jaka będzie przyszłość Polski. Tak to wygląda, widać to doskonale właśnie w obietnicach 13. emerytury, emerytury bez podatku. Kiedy spojrzeć na program Koalicji Obywatelskiej sprzed wyborów parlamentarnych, też widać to znakomicie. Najwięcej obietnic wyborczych zostało tam sformułowanych właśnie w stosunku do osób najstarszych. I tak już prawdopodobnie będzie wyglądała nasza demokracja. Jeżeli trendy demograficzne się nie odwrócą, to kolejne wybory będą decydowały się właśnie na podstawie tego, co emerytom i innym osobom starszym obiecały największe partie i kto był po prostu w tym bardziej wiarygodny. No dobrze, ale czas przyjrzeć się samemu pomysłowi i jego sensowności. Na pierwszy rzut oka brzmi to i wygląda wszystko bardzo fajnie. Emerytura bez podatku, całkiem sensowny pomysł. Zamiast rozdawać pieniądze, po prostu nie będziemy zabierać emerytom części ich pieniędzy. Na pewno w takim ogólnym rozrachunku wraz z kosztami biurokracji i tym całym procesem rozdawania pieniędzy okaże się to dużo mniej kosztowne. Po prostu nie zabierajmy pieniędzy emerytom, a rozwiążemy problem ich ubóstwa. No, w polskim społeczeństwie, które zasadniczo podatków nie lubi i traktuje je jako takie naprawdę symboliczne zło, rzeczywiście można w ten sposób o emeryturze bez podatku opowiadać, no tylko że to nie do końca ma związek z rzeczywistością, bo cała sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana. Po pierwsze jest tak, że fakt, że te emerytury są opodatkowane, wynika z tego, że wcześniej składka emerytalna opodatkowana nie była, więc ten system co do zasady trzyma się kupy i ma swoje uzasadnienie. Te wszystkie argumenty o tym, że emeryci swoje podatki już zapłacili, nie do końca przechodzą test zgodności z rzeczywistością. Ale drugi problem jest dużo bardziej złożony. Wydaje się, że emerytura bez podatku to pomysł dużo mniej populistyczny niż na przykład emerytalna trzynastka, ale kiedy spojrzymy na liczby, wydaje się, że wcale tak nie jest. Według szacunków Polskiego Stronnictwa Ludowego emerytura bez podatku to 35 miliardów złotych, ale wydaje mi się, że to są dzisiaj szacunki zdecydowanie niewystarczające. Platforma Obywatelska dotychczas oczywiście swoich żadnych szacunków i żadnych konkretów na temat tego, jak emerytura bez podatku w jej wykonaniu miałaby wyglądać, nie przedstawiła. Myślę, że dzisiaj rozmawiamy co najmniej o 40 miliardach złotych, a więc o co najmniej trzykrotności tej emerytalnej trzynastki. Skoro Prawo i Sprawiedliwość zrealizowało już 13. i 14. emeryturę, to w praktyce więc emerytura bez podatku to emerytalna 15, 16 i 17. Przyznacie, że od czasu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość zrealizowało 13. emeryturę, a więc w niespełna rok, ta licytacja zaszła naprawdę daleko. 13, 14, 15, 16 i 17 emerytura w ciągu zaledwie roku, to naprawdę pokazuje skalę wyzwania obietnic dla osób starszych, jaka stoi przed nami i do której chyba niestety powinniśmy się przyzwyczaić. Te co najmniej 40 miliardów złotych, które będzie kosztowała emerytura bez podatku, to koszt taki sam jak program 500+, skierowany już do wszystkich dzieci, łącznie z pierwszym dzieckiem. Problem polega na tym, że program 500+ to cały czas, podoba nam się czy nie, ale inwestycja w przyszłość. Program emerytury bez podatku to, powiedzmy sobie szczerze, przede wszystkim inwestycja w przyszłość polityków, którzy ją obiecują. Z tą obietnicą jest jeszcze jeden bardzo poważny problem. Pamiętajmy o tym, że emerytura bez podatku to przede wszystkim bardzo duży ubytek w przychodach z podatku PIT, a więc duży ubytek w tym,
czym będą mogły dysponować samorządy. Kiedy w zeszłym roku Prawo i Sprawiedliwość wprowadzało tak zwany zerowy PIT dla młodych, samorządy protestowały i mówiły bardzo wyraźnie, to dla nas ogromne wyzwanie, ogromny problem, mniejsze wpływy podatkowe, mniejsze możliwości funkcjonowania. Każda obniżka podatków tego rodzaju jest dla nas bardzo bolesna. Będziemy stali pod ścianą przy każdej kolejnej. W przypadku zerowego PIT-u dla młodych mówiliśmy o ubytku w PIT-cie rzędu 2,5 miliarda złotych rocznie. Tutaj mówimy o 15 miliardach, a więc kilkukrotnie większym wyzwaniu, które gdyby nie znalazł się w tym pomyśle żadna metoda rekompensaty, na pewno byłyby dla samorządów zabójcze. Polskie Stronnictwo Ludowe w swoim tym obywatelskim projekcie proponuje rekompensatę. Rekompensata polega na tym, że bez względu na sytuację gospodarczą wpływy do samorządów z podatku PIT z roku na rok będą wynosiły 102% tego, co było w roku poprzednim, a więc ten wzrost będzie stały, nie może być niższy, więc nawet jeżeli władza centralna zdecyduje się na likwidację jakiegoś podatku albo obniżkę podatku, to będzie musiała z budżetu państwa te ubytki w dochodach samorządów zrekompensować. No tylko, że w przypadku takiej emerytury bez podatku to może oznaczać kolejne 7-8 miliardów złotych z budżetu państwa kosztu całego tego projektu, a więc w ten magiczny sposób zbliżamy się już do 18 emerytury. A co gdyby tej rekompensaty dla samorządów nie było? Poza tym, że część z nich naprawdę będzie miała ogromne problemy, to musimy mieć świadomość jeszcze jednego. Najbardziej oberwą te samorządy, w których żyje najwięcej osób starszych. Tam, gdzie najwięcej osób starszych dziś płaci swoje podatki, tam ta zmiana będzie najbardziej bolesna. W praktyce emeryci co prawda nie będą płacili podatku, ale będą w swoich samorządach mieli ogromny problem z usługami publicznymi, które samorządy wobec nich świadczą. Wiemy doskonale, że w starzejących się gminach, w starzejących się samorządach te koszty przystosowania usług publicznych, infrastruktury publicznej do potrzeb osób starszych są dzisiaj bardzo dużym wyzwaniem. Kiedy zabraknie na to pieniędzy, emeryci co prawda będą mieli więcej pieniędzy w portfelu, ale otoczenie, w jakim żyją, będzie dla nich dużo, dużo mniej przyjazne. Podsumujmy, wybory 2015 roku, szale zwycięstwa na stronę Prawa i Sprawiedliwości przechyla obietnica cofnięcia podwyższenia wieku emerytalnego. Wybory 2019 roku, te do Parlamentu Europejskiego i te krajowe, kluczowe znaczenie ma 13 i 14 emerytura. Wybory prezydenckie 2020 roku, na pewno ważnym tematem będzie obietnica emerytury bez podatku. I tak już może być zawsze w polskiej demokracji. Powinniśmy być gotowi na to, że polska demokracja z takiej demokracji emerytów w coraz większym stopniu będzie zmieniała się w dyktaturę emerytów. Jeżeli nie znajdziemy sposobu na to, by systemowo zrównoważyć proces wyborczy. Dlatego od dawna mówimy o potrzebie poważnego zastanowienia się nad postulatem głosowania rodzinnego i poważnego zastanowienia się nad tym, jak powinna w XXI wieku wobec tego wyzwania starzejącego się społeczeństwa wyglądać prawdziwa solidarność międzypokoleniowa. Niestety w polskiej polityce i debacie publicznej chętnych do takiej dyskusji dzisiaj brakuje. To nie jest tak, że krytykowaliśmy emerytalną trzynastkę, bo nie chcieliśmy, żeby PiS wygrało wybory albo nie podobał nam się Jarosław Kaczyński. Nie jest tak, że krytykujemy emeryturę bez podatku, bo nam się nie podoba Kosiniak-Kamysz czy Kidawa Błońska. Po prostu nie zgadzamy się na to, żeby licząc na wielkie poparcie ze strony największej grupy wyborców, tak łatwo, bez systemowego namysłu, wydawać miliardy wspólnych pieniędzy ze wspólnego budżetu.